Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 3.0. 10 minut, partie z komentarzem. I mamy zawodnika 2.234. Te partie już nabierają rumieńców. One są na pewno już bardzo, bardzo wartościowe. Znaczy, każda partia jest wartościowa. Chodzi mi tylko o to, że będą na już wyższym poziomie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj działa jak należy. No i dobra, mamy obronę słowiańską. Można grać ją oczywiście różnie. Ja wyprowadzę sobie tutaj skoczka na C3 i skoczka na F3. Przeciwnik może zbić, warianty są bardzo różne. O, taki ruch również jest możliwy. Tutaj zastosuję posunięcie C5. Tutaj są różne opcje gry. Prawdopodobnie przeciwnik zagra goniec F5. Właśnie tak się też dzieje. I tutaj można wyprowadzić gońca na F4. Często skoczek zagrywa na H5. Ale jak skoczek nie zagrał na H5, to są takie dwie opcje. Można zagrać na przykład H3, żeby goniec miał fajną ucieczkę. I chyba tak się zdecyduję, bo jeszcze się zastanawiam nad E3, żeby mieć szybki rozwój gońcem, a po takim ruchu po prostu mogę zostawić tego gońca, to też będzie bardzo ciekawe. Dobrze, tak zrobimy dla przykładu, dla nauki. Jednak przeciwnik zagrał E6 i to widzę, że teraz dlatego zagram sobie H3. Jeżeli przeciwnik daje mi taką możliwość, będę miał tutaj bardzo fajnego gońca. W tym układzie zagramy sobie posunięcie goniec D3, żeby wymienić gońca z F5. Niech on zostanie wymieniony. Będę miał problemy z głowy. HB6 jeszcze jest możliwe. I teraz nie mogę B4, bo dostanę A5 posunięcie. No ale mogę to po prostu zbić. I też będziemy, on będzie grał przez C5. Zdążę za chwilę zrobić roszadę. Bicie na B2 od razu, nawet tego nie liczę. Bardzo możliwe, że on może to zrobić. Ale zyskam w ten sposób na pewno wolną linię. Pytanie, czy to będzie wystarczające? W sumie nie wiem. Tak się teraz zastanawiam, czy to jest dobre. Czasem człowiek szybciej wykona ruch niż się zastanowi. No ale przeciwnik zaufał, nie zbił na B2. Skoczek A4, pilnujemy C5. Oczywiście takie posunięcie jest możliwe. O, nawet takie jest możliwe, to ciekawe. Okej, to w tym układzie myślę, że hetman C2, żeby bronić skoczka, C5 w sumie może zagrać. No właśnie, może zagrać C5 i chyba śmiem twierdzić, że pozycja czarnych jest dobra. Prawdopodobnie goniec D3 było tutaj słabe. Okej, jest jeszcze opcja wieża C8, więc gram wieża C1, wizualnie mocno bronię. I teraz będę miał opcję, żeby wejść tutaj skoczkiem, chociaż tak patrzę, że po wybiciu jest skoczek E4, ale teraz zagrał skoczek E4 mądrze. Ale taki ruch? Bicie pionkiem? C5. Wydaje mi się, że jest bardzo równo w tej sytuacji. Jeszcze się tak zastanawiam, czy nie zagrać tak. Jeżeli on C5, to posunięcie F3, on ucieknie. No i co dalej? Nie mam takiej opcji. Mogę podważyć. On nie może zbić, bo tam na C8 pada. Co będzie chyba dobrą opcją dla mnie. Bicie. Goniec F8. No nie, to będzie dobra opcja raczej dla mnie. Raczej na to nie powinien pójść. Skoczek będzie wisiał. Tak, tu stracę pionka. Kolejnego. Tak. C4 jeszcze trzeba liczyć. C4 trzeba liczyć. No właśnie, to nie będzie przyjemne. Nie, na to nie idziemy. Idziemy na to chyba. Trzeba podkulić ogon i pogodzić się chyba z tym, że muszę odbić pionkiem. Znaczy pogodzić, no to nawet nie jest najgorsze. On zagra C5. Dokładnie, wieża B1 szybciutko. Zająć wolną linię. Hetman musi gdzieś uciec. No cóż, wygląda to bardzo równo w zasadzie. Goniec działa tutaj dobrze, może to trzeba będzie wykorzystać. Hetman B2. Po wybiciu bronię wieży na C1, a będę chciał zastosować posunięcie hetman B7. No właśnie, tak teraz dostrzegam tutaj możliwości. O, ładnie zagrał, to trzeba mu przyznać. Ładnie zagrał, ja spróbuję. Ha, tak zagram, tak, tutaj niedobrze. No bicie jest najbardziej chyba normalne, ale z drugiej strony skubaniutki, wszystko wymienia.
No ta wymiana może nie jest taka zła. Tylko pytanie, co dalej? Dobra, wiem, co zrobimy. Po wymianie zagramy Hetman A3 i będę go tutaj wiązał. To zawsze tak myślę, że mikro przyjemnie, aczkolwiek, no właśnie, wrócił. Nic się nie dzieje. Dokładnie tak. I teraz co dalej, Krzysztof? No, wkopałeś się w taką równinkę. Może w ogóle C4 zagrać. Jak on zbije, to skoczek. On gdzieś tam odejdzie i tutaj trzask. Chyba C4 trzeba grać. Odważnie, tak. Bo inaczej co, on zacznie grać wieżami na B8. Wymieniać wszystko. A tu trzeba pokazać trochę pazurka w tej pozycji. No, równinka powstała. Powstała równinka. Postaram się w kolejnej partii jakoś tak zamieszać bardziej, bo widzę, że jak się za szybko wszystko powymienia, no to jaka to jest gra taka ambitna? Tu trzeba się rozwijać cały czas. Oczywiście apeluję troszkę do młodych szachistów. Młodych mam na myśli tutaj juniorów, żeby się nie bać grać pozycji skomplikowanych i nie wymieniać wszystkiego. No, nie wiem, no tak to się teraz ułożyło, więc trzeba będzie sobie z tym poradzić. Dobra, to jest w sumie ciekawe. Wymieniam, wiążę hetmana. Okej, i teraz gram wieża C1 i napadam na pionka na C5. On ma problem. Moi drodzy, on ma w tym momencie problem, bo ja zbiję pionka i będę miał pionka więcej. Fakt! On może też tak zagrać, ale ja będę miał skoczka D4, chwila. Mogę też E4 przywalić w pewnym momencie. Bicie, jeżeli on zagra tu, no właśnie. Bicie tutaj. E4. Hetman ucieknie tu. Pytanie, co po tym? Tak, wszystko do końca się wymieni. Tak, i wieża D4. Mam go. On nie zauważy wieża D4. Jestem przekonany. Widzicie, że nie zauważył? Nie zauważył. Wieża D4. Jest po nim. Nie. A, dobrze, jest po nim. Jeszcze mi przyszło do głowy, że może hetmanem zbić na C5, ale nie może. Nie może. No bo wieża broni. Bo jeszcze właśnie jakby wieża tego nie broniła, no to jakby hetman zbił, no to faktycznie hetman wisi i po wybiciu skoczek odbija. A teraz to się nie dzieje. Ważne, że jest lufcik. No nie, no to już wygrana, po prostu biorę figurę za darmo. Nawet w takiej dość symetrycznej pozycji zobaczcie, jakie błędy się pojawiają. A to jeszcze było sprytne. To ja tego nie dostrzegłem, ale chwila. Mam chyba takie możliwości, jak wieża D1. Bo jak wymienię, on wymieni, to będę musiał wymienić, to się wyrówna. A jak zbije tu, on mi zbije z szachem, ucieknę. I on mi zbije wieżę. No więc jeszcze mam taką możliwość. Zdwojenia. I wezmę na D7. Dokładnie tak się dzieje. Figura będzie zdobyta. Ok, na D7 i jesteśmy w domu. Myślę, że nawet hetman D3, żeby zagrać na D8 i wszystko powymieniać. Hetman stał na A3. No tak, mogłem zbić przecież tutaj na C5. I bym ładnie wszystko powymieniał. No dobra, ale to już myślę, że nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ale faktycznie można by było zagrać ciutkę lepiej. Dobra. No i po wymianach wydaje mi się, że może skoczek E5. Po prostu aktywnie wstawię skoczka. No jak F6, to mu się tutaj zrobił słabości. Zresztą, o, to jeszcze mi przeciwnik podstawił widełki. Sam się nadział. Spoko. Tak, dzisiaj bez kamerki, w razie czego, moi drodzy. Przepraszam, jestem na wyjeździe. I czasem bez kamerki po prostu nagrywam. Speedruny. I nie tylko. Dobrze, mamy to 2179. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. Poszło w miarę gładko, jak na tak symetryczną pozycję. To ciekawe. No i jedziemy. Gość 2220. Może jakoś inaczej byśmy zagrali. Może zagramy posunięcie C5.
Dlaczego by nie? Taką Benoni, ale reakcja E3? Ciekawe. Dlaczego E3? No to skoczkiem na F6 trzeba wyjść. Figurę wyprowadzić. Jest skoczek. Może posunięcie B6, żeby wstawić gońca. Troszeczkę inaczej niż zwykle sobie zagrajmy. Taki trochę London, ale nie London, bo nie ma gońca na F4, więc wersja czarnymi jest lepsza. Dokładnie. No i teraz tak, tutaj pole E4 jest na razie kontrolowane przeze mnie. Wydaje mi się, że muszę zagrać D5. To, że zamykam gońca, to nie szkodzi, bo będę pilnował dobrze pól E4 i C4. To będzie dobra kontrola. Nie, no trzeba grać chyba w ten sposób. D5. Trzeba grać po prostu odważnie. E6. No muszę mieć też gońca w gotowości. Skoczek C5. O, już wleciał skoczek, będzie grał F4. No dobrze. Tutaj. Czy on mnie tutaj mocno powiąże? Zagrajmy gońcem. Tak, że niby chce zbić skoczka, ale nie do końca chce to zrobić. On zagra F4. Będzie mnie tutaj mocno blokował. To jest taki klasyk chyba. Szacha widział i go dał. Aha! Czyli ja jednak nie mogę tak zagrać, bo mnie będzie tutaj wiązał. Ale chwilunia. Tak? Zbije wszystko do końca? Nie no, wszystko działa. Umówmy się, to wszystko działa. Nawet on jeszcze jak tak zagra, to mam możliwość zbicia tutaj. To się wszystko dobrze trzyma. A już mam wyprowadzone figury. No muszę wybić skoczkiem, hetmanem nie, bo goniec B5. No jeżeli goniec B5 dostanie A6, to fakt, możemy znowu wszystko powymieniać. A skoczek na F3, no dziwne, bo ja bym na przykład F4 ładował. No i tutaj robimy roszadę. I będę miał możliwość zagrania posunięcia E5. To będzie spora przewaga w centrum. Posunięcie E5 jest obowiązkiem w takich momentach. Moje gońce będą, uwaga, dobrze grały tutaj na pozycję króla. Czasami mogą być decydujące. Może niekoniecznie od razu. Co on kombinuje? C4 będzie kombinował. Myślę, że zagramy sobie tak, żeby atakować go, osłabić skrzydło G3 i tutaj hetmanem myślę, że zagram na H3. Trochę będę go straszył. Teraz wieża AD8 by się bardzo przydała, bo C4 grozi, a wieża na D8 będzie fajnie wspomagała pionka. Ewentualnie, no właśnie, hetman tutaj, tutaj, tutaj. No wieża D8, zdecydowanie tak. Bo po C4 zawsze jest wsparcie tego pionka. I myślę, że nawet goniec A8 jest ciekawe, żeby mieć przełom. Wieża D1. Dobrze, no to goniec A8, sprytnie. Niech będzie tak. Aha! On jeszcze ma opcję hetman na F5. Dopiero to dostrzegłem i będę musiał wymienić te hetmany. Nie zagrał, tak. Zagrał tutaj. No dobra, muszę wrócić. E4 grozi. Ale E4 to bije. I na D8, na D8. Bicie tu. No właśnie, jest bicie. Od razu jest bicie, dlatego że on nie ma połączenia wież ze sobą. W momencie, gdy mi zbije tutaj, no to ja zbijam hetmana i będę miał przewagę pionka. To dużo. A jeżeli zbije goniec, to zbije. On tu, ja tu, a nawet nie. Zobaczcie, co się dzieje. Oddaje mi gość pionka, bo mam hetman C6. A nawet mogę zbić najpierw tam. I zagrać gońcem. Przepraszam, hetmanem. Zbijam z szachem. Hetman F6. Tu jest pionek broniony, atakuje gońca. Jeżeli hetman G4, to mam taki ruch. Czy przesadziłem? Też H5. Dobra, ale uciekł. Wieża D8 od razu wchodzi na wolną linię. Pionek więcej.
Mam nadzieję, że będziesz miał problemy, mój drogi przyjacielu, abym teraz tylko niczego nie podstawił. Pionek jest broniony. Myślę, że po prostu trzeba coś takiego zagrać i F5. Ewentualnie hetman C6. Żeby F5, żeby po prostu mieć tego pionka. Tylko teraz tak. Co będzie lepsze? Myślę, że hetman G6. Niech będzie po prostu obrona pionka. Z opcją F5. Jeszcze jakiś H6 planuję, żeby. No właśnie, F5 obronimy. No i wieża D8. Tak zagrałeś, to H6 obowiązkowo. Szybki H6, żeby król miał lufcik. To jest dla mnie dosyć istotne. No i tutaj myślę, że tego typu posunięcie jak hetman E8 powinno być ok. Pionka nie trzeba F5 bronić. Przeciwnik pozwolił nam na. O proszę. No dobra, goniec C6. Chodzi o to, że po wymianie za moment na D2 będę planował wymianę hetmanów. Mam pionka więcej. Może to nie być wystarczające do wygrania, ale wydaje mi się, że powinno. Wymiana to wymiana. Spróbujemy pograć szybko na wymiany. Celem jest po prostu wygranie pozycji. Zobaczcie, co on robi. On. Goniec B5. Sprowokujemy go do C4, otworzymy diagonale, wrócę i goniec już czarnopolowy mocniej działa. Dobra, i teraz pytanie, co dalej? Czy próbować grać tędy, tędy? Czy może na spokojnie? Może na spokojnie goniec D4. Spróbujemy jednego gońca tutaj podwiązać nieco. No, wymiana byłaby fatalna, bo ma możliwość nawet taką. B5 to jest prowokacja z jego strony, którą przyjmuję. Niech będzie. No i myślę, że taki ruch jak hetman E6, żeby to wszystko wspomagać, scalać, trzymać. On ma problem teraz, bo ma pionka mniej. Nawet jak goniec B2, to spokojnie hetman sobie przytrzyma. No taki ruch też brałem pod uwagę. Mogę też tak spróbować. Niech będzie. Aha, hetman D2. Szacha nie ma, chyba F4 działa. Nie działa F4, Krzysztof. Za szybko pograłeś. Przepchał! Powinieneś tutaj w tej sytuacji, mój drogi przyjacielu, zbić i szach, i bierzesz pionka. Przyznaję się bez bicia. Gram trochę za szybko, ale gość gra jeszcze szybciej. Król G7. Teraz grozimy na przykład takim ruchem, z wymianą hetmanów, nieuniknioną, i czekamy na jego F3. Oczywiście król musi odejść, ale F3 to tak, albo bicie. O, na pewno figury moje są bardzo dobre. No tak. No tutaj jest atak mocny. Tak nie mogę. Za bardzo tak nie chcę zagrać. A czekajcie, tak, on mi zbije tutaj. Ja tak. Goniec D2. No nie, chwila. Może tu. On wróci. Ja końcem. Będę miał goniec E8. Dobra, bronimy. Bo też jest opcja bicia. Najpierw bronimy na G5 i grozimy goniec E8, może przerzut tędy. Powinno się wszystko zgadzać. Ok. Więc się zgadza. On hetman H3 będzie musiał zagrać i wtedy goniec D7 z opcją zbicia kolejnego pionka. Zbyt szybko gra gościu. Dwa pionki więcej już w takiej konfiguracji to jest już bardzo łatwa wygrana. Ale trzeba wygrać. Aha, przepraszam, ja chyba gram z tym samym gościem co wcześniej. Tak
Patrzę, że mam 1-0 dopiero. To zauważyłem. Dobra, tutaj zwiążemy. W takich sytuacjach trzeba podejść jak najbliżej królem, pociągnąć pionka. Przeciwnik jest sparaliżowany, można spróbować tak, ale w sumie po co? Tutaj będzie szalał. No to niech szaleje, goniąc po białych polach, nic mi nie zrobi. Okej, do góry. G4 z opcją G3. Dobra, uciekł. Myślę, że tak, wystarczy. Tutaj. No nie no, on nie zbije tego gońca. No i pionki tam zasuwają. Do pola przymiennej. Chociaż jeszcze króla może wstawię. To nigdy nie zaszkodzi. A w sumie mogę iść tędy też, no. Tutaj to już bez znaczenia. Albo tędy w sumie i też będę miał szybkie zasuwanie pionkiem. Okej. To król E2. Sprawa będzie bardzo prosta. To znaczy już jest. Okej. Pata nie ma, na szczęście, bo jeszcze pionki ma, a ja tutaj sobie już zasuwam pionki. To jeszcze ciekawa opcja była, jakby poszedł królem na H1, do goniec F4 i dajemy za chwilę mata. No już skoszę mu to wszystkie pionki, niech będzie. OK. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Na 10 minut. Ranking 2188. No już za chwilę pojawiają się, znaczy już są zawodnicy na fajnym poziomie, myślę. No i teraz mamy 2239. Dobra, niech będzie jeszcze ruch E4. Dlaczego by nie? Troszeczkę inaczej. No, zaryzykuję, że nie będę grał swojego debiutu. Skoczek na F3. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Czy klasycznie skoczek C6? Czy coś mi tutaj odpali? OK. No, niech będzie D4. Tutaj żadnej partii hiszpańskiej grać nie będę. Lubię gambit szkocki. Czy na tym poziomie zadziała, to też nie wiem. Skoczek F6, oczywiście tutaj powinien przeciwnik zagrać. Hetman E7. Dziwnie. Szybka roszada. Ja już jestem zadowolony. Bo wieża A1 nie może zbić pionka. Dobra. To co? Męczymy gościa? Koniec G5? Tak sądziłem. Cieszę się z takiego obrotu sprawy. Skoczek już ma teraz dziwną pozycję. Super. Pytanie, czy iść tak, czy po prostu tak, skoczkiem. Grunt, że pionka nie może wziąć. Ja chcę tutaj walnąć za moment. W sumie mogę walnąć chyba od razu i skoczek wejdzie. Po co tracić pionki, jak już nie ma to... Znaczy, ja uważam, że w tym momencie... A, tak jeszcze zagrałeś. No tak, to ma sens. Skoczek D2 bronimy. To ma sens. Skoczek E5 może być ciekawe, ale zawsze jest obrona. Dobra, H3. Okej. Dobra, tak zagramy. Z opcją wybicia tego skoczka i wzięcia na D4.
Ciasno przede wszystkim jest tym figurom, więc nie ulega to wątpliwości, że tu białe mają dobrą grę. Tylko jeszcze to trzeba naprawdę wykorzystać. Dobrze, taka jest opcja. No to ciekawe właśnie jest. Dobra, wracam gońcem. Nie dam mu tej przyjemności wybicia tego gońca na D5. Bo tutaj muszę rozwiązać problem z G4 i wzięcia tu. Tylko że ruch G4 może być nieco ryzykowny, dlatego że H5 przeciwnik może łapać potem fajną kontrę. O, nawet mi sam rozwiązał ten problem. Goniec G3, nie mam innego wyjścia, muszę w ten sposób. Okej. Może wieża po prostu na E1. Dlaczego by nie? G4, no to chyba skoczek H2. Tutaj teraz bardzo mocno podważamy punkt G4. G4 było bardzo słabym ruchem ze strony czarnych. Było po prostu błędem. No i mamy go. Teraz będzie już easy. Znaczy, cały czas pozycja jest taka fajna, normalna, ciekawa. Skoczek, ok. No wzięcie pionka jest obowiązkowe pionkiem. Goniec odejdzie. No to dostanie jeszcze po uszach ruchem F4. No, tak jak powiedziałem, tak zrobię. Tak, żeby skoczek mój z H2 miał lepszą też grę, za chwilę wrócę tutaj. Ewentualnie może tym skoczkiem też jest opcja w sumie. Cały czas to wygląda dobrze, tylko zastanawiam się nad H5. Dobra, dlatego tym skoczkiem zagramy, bo jeżeli będzie H5, to G5. No H5 to jest normalne. Trzeba grać G5. Po wybiciu wybije skoczkiem. Zwróćmy też uwagę na to, że tu są zdwojone pionki, więc je rozdwoję. Teraz zastanawiam się tym, chyba skoczkiem, dlatego żeby od razu na D4 odbić pionka. Jak będzie bicie, to skoczkiem. H4 jest niegroźne, bo zawsze goniec wraca. H3 jest niegroźne, bo G3. H2 niegroźne, bo tu. Skoczkiem wybijamy. Ha! On uparcie broni mi tego pionka D4. No dobra, no to goniec F2 i uparcie będziemy go chcieli odbić. Ok, więc odbijamy. Czy wy też odnosicie wrażenie, że ta partia była taka naprawdę, znaczy jeszcze się skończyła, ale jest w miarę gładziutka? To jest ciekawe, bo na tym poziomie zawodnicy nie powinni tak łatwo tutaj odpuszczać, ale może po prostu zaskoczyliśmy przeciwnika, to też może tak się zdarzyć. No dobra, ta pozycja mi się bardzo podoba, dlatego że mamy pionka więcej. Jeszcze mogę zbić w ogóle na A7, chyba to w ogóle zrobię, bo tutaj jest skoczek broni, tutaj wszystko się zgadza. Biorę kolejnego pionka z jakimś możliwością ataku, ale widzę, że gość idzie mocno. Szach tutaj, tutaj. Aha. Po prostu na maksa chcę wszystko otworzyć. Dobra. Może to w ogóle olać. Dobra, chwilę się zastanówmy, bo też nie można zlekceważyć tutaj takich opcji ataku z jego strony. Może wieża D1, chociaż trochę to jest wolne, ale... Może bić w ogóle na maksa wszystko. Bo teraz tak, tutaj, tutaj i co dalej? Sam hetman nie da rady za bardzo. Bicie pionka to może być mało. Może tak, potem tak. Takie pozycje, no właśnie, on idzie tutaj na maksa. Może wybić po prostu. Wieża zagra tu. Może w ogóle E5 skontratakować, bo jak on zbije, szach tu, tu i będą wymiany. Spróbujemy skontratakować.
Tak, to może być lepsze. Kontratak, zdecydowanie. Bo po tym ruchu jest szach, król odchodzi. Dobra. Król idzie na H2. Wiem, że skoczek będzie chciał tutaj mi zrobić kuku. A, nawet tędy. Ok, zawsze mam powrót hetmanem. Kurczę, i będę musiał tak zrobić. Wracam hetmanem na F2. Bronię tutaj. G3 chyba trzeba będzie zagrać. Tutaj jest opcja. A, on może mi tak. Wieża D2 może mi spróbować odciągnąć hetmana. No ale jeszcze mam hetman F3. W razie czego. Nie no, taktycznie się to powinno zgadzać. Aha, tu. Wieżę nie mogę odbić. G3, bo zawsze będę miał opcję taką. Jak zbije mi pionka, to nie będę mógł go odbić. Ajajaj! Tego nie zauważyłem. No, to mam problem ogromny teraz. No, widzicie, co się dzieje. Krzysztof. Aj, kurczę blade. To jest problem. Jest problem ogromny. Jest wtopa, moi drodzy. No co, wieża G3 wzmocni to tu. Dobra, na razie wieża G3. E3 znaczy. Nie no, to już jest koniec partii. Koniec partii się robi. On powinien tutaj teraz zbić. Bardzo możliwe, że bicie na A7 nie było najlepsze. Trzeba było skonsolidować figury w centrum. Cofnąć hetmana. Ale zaraz, poczekajcie. Wiecie, że wyjście z wora jest moją specjalnością. I teraz pytanie, dlaczego on zagrał tutaj? Co on chce? Aha, on chce dać szacha. No dobrze, postraszymy go. Wieża D1, nie pozwolimy dać szacha. Pozwolimy wybić pionka. W zasadzie pozwolimy. To nie tak to miało zabrzmieć. Sam sobie go po prostu wziął. Nie mogę nawet tak zrobić. F5. To nic nie da. A poczułem już tutaj opcję, że mogę jakoś spróbować się porozwiązywać, bo chodzi o to, że jak do tego króla się dostać. Nie ma opcji, żeby się dostać do króla. Jeszcze wieża D3 chodzi mi po głowie, bicie. Tu już będzie groziło bardzo nieprzyjemne zagranie. No co, tak, on wróci. Niestety nie widzę tutaj dla siebie dobrych opcji. Moment. A dlaczego ja w tej pozycji nie przepchałem pionka? Myślałem o tym. Przecież hetman nie daje szacha. No nie, no, po prostu masakra. Przepchanie pionka było najlepsze. O, rety, 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 rety. Nie no, to już się nie uda. Nie ma możliwości, żeby tę pozycję uratować, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, gram F5. No cóż ja mogę zrobić? Jeżeli hetman tutaj, no to będę twardo próbował się bronić, ale to jest pasywna obrona, to jest zła obrona. No a co ja mogę zrobić? No tak, może zagrać jeszcze. No to i tak będę musiał wieżę F1 zagrać. No nie mam opcji kontry na przeciwnika. Pionek G3 jest atakowany bardzo mocno, jest słabo, jest bardzo słabo. No tak, no tak. Szybko przed latem muszę skończyć tego speedruna, bo w lato to wiadomo jak będzie, słońce będzie. Co? Król B8? Czyli tak zagrał bardzo bezpiecznie. Ciekawe. W sumie dlaczego nie? A jakbym zagrał tak?
Pojawia się opcja? Pojawia się opcja w ogóle mata w dwóch. No ale B6 ma. Ale B6 to tak. A? Trzeba brać pod uwagę oczywiście bicie zawsze. A B6 to tak może nawet lepiej. O! Czy wyjście z wora się uda? Hetman G2? No, są prześwity, ale król zagrał na B8, ale jaja. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, to jest chyba już wygrana? Czy to jest już wygrana? Jeszcze jakiś C6 widzę. Bo chodzi o to, że jak zbije, to on zbije. I odciągnie mi wieżę od ataku. C6 chyba jest dobrym ruchem. No jak zagra C6, to brawo. Jak znajdzie ten ruch. E4, no to jest na podobnej zasadzie. Aj! Ajajaj, jednak coś znalazł. A może tak? G4, Krzysztof ma ruch G4, skoczek F6 według mnie najlepsze. G5 mu zasunę. I opcja będzie taka. G5. G5. Po prostu G5. Pewnie będzie mu bardzo trudno oddać skoczka, ale wydaje mi się, że on skoczka powinien jakoś oddać, ale to jest trudne, nie wiem. Tutaj hetmanem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ten pionek jest zaawansowany. Po wybiciu jakaś wieża G8, pionek E4 będzie broniony. To mogą być bardzo trudne ruchy, chociaż po tym ruchu jakaś wieża, mój pionek też będzie jakiś zaawansowany. No nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Może hetman F1 wtedy. Nie no, na pewno odbicie figury z mojej strony będzie dobrą opcją. Bardzo możliwe, że to będzie decydowała ilość pionków w ogóle w tej pozycji. Chyba, że on się uprze i tym skoczkiem będzie chciał uciekać. Jeżeli będzie chciał uciekać, to będzie miał bardzo niebezpieczne opcje matowe. Ale pionki się zrobiły. A, właśnie, właśnie. Mądrze, bardzo mądrze zagrał. Bardzo mądrze zagrał. Tutaj wymiana, bicie. Pełna zgoda. Pełna zgoda, to może być wieżówka. Bardzo mądrze zagrał. Słusznie, ta obrona jego jest tutaj dobra. Pytanie, czy ja nie mam opcji po prostu na mata? Czy tak i tak nie mogę zdążyć? Hetman E2, zastanawiam się. On jak odejdzie skoczkiem tu, to na F2 będzie miał kopnięcie. Jest to bardzo kuszące. Jest to bardzo kuszące. Takie ruchy nie działają chyba. Krzysztof musi szybko podjąć decyzję, no ale chyba bić. On wymieni hetmany. Wieża F6. Na H2 będzie bronione. Tutaj. Kurczę, chyba hetman E2 się zdecyduje. Skoczek tutaj. Dobra. Ryzyk fizyk. Najwyżej przegram. Hetman E2. Trudno, bo nie widzę nic innego. Chcę dać tam mata. Hetman D5 jeszcze jest. Aj, hetman D5 jest. Wtedy wezmę. Może. Nie wiem co. Nie, jaki hetman D5? Przecież wieża broni, co ja gadam. No ale skoczek G4 jest dobre. Ale skoczek G4. Ja tam, on tu szach, tu, a hetman G5. Nie wiem, co po skoczek G4. To jest takie ryzyko, czasu jest mało. Co, wieża F1? Mam tutaj na D5. On się rozwiąże. Co za pozycja? No mam stres straszny. Nie wiem dlaczego. Skoczek G4 jest bardzo dobre. Kompletnie nie wiem, co zagrać po skoczek G4. Wieża F1.
I co? I on wtedy tutaj zbije? Ja tu, on da szacha tu i mata mi klepi. Oto ryzyko na wygranie, ale to tam też by było ciężko, jakbym na F6 zbił. Co tu robić? Co tu robić po skoczek G4? Myśl, 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 myśl. Przeciwniku, też myśl. Też myśl. Żebyś długo tylko myślał i źle zagrał. Nie, no spoko, słuchajcie, ale emocje, co tu się w ogóle wyrabia? Ile tu jest liczenia? Ale skoczek G4 jest najlepsze dla niego. Zbił, zbił. I co? Mam potem szacha? No idę tu, grożę matem. Czy hetman G1? On chce zagrać? On chce zagrać hetman G1, bicie, bicie, wieża wchodzi. No właśnie, to wiem, że tak muszę. Czy ja tu dostaję mata? Wieżami. Wieża G8, tutaj wieża wjeżdża. Uciekam królem chyba tędy. Nie widzę tutaj jakiejś opcji, chyba żeby mnie zamatował. Słuchajcie, jest szansa, jest szansa. Wieża H2, tutaj wieża, wieża. Uciekam królem przecież. Uciekam królem, uciekam. Nawet tędy mogę ładnie uciec sobie, przemanewrować. On może mi zbić wieżę na H3 i on nie dostanie mata, ale będę miał przewagę. Tak? Tutaj? Bo zawsze ten będę miał ucieczkę. Nie, no pod wieżę nie mogłem iść. No jak zbije, no to zbije, tak? No on ma 10 sekund. Dobra, ale wyjście z wora. Masakra. Dobrze mówię? Tutaj jeszcze i chyba nie ma żadnych szachów. Tak, nie ma szachów żadnych. Krzysztof, masz farta. Ale masz Krzysztof farta. No i tutaj hetman na E2 z wygraną. Moi drodzy, kolejne wyjście z takiego wora, że głowa mała. Jaka partia, po prostu masakra. Czary mary, hokus pokus, mój drogi przeciwniku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dostarczyłem wam trochę więcej emocji. Pozdrawiam, widzimy się na kolejnych odsłonach.